Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym dniu naszej żmudnej pracy. Dziś, jak co dzień, będziemy bronić miasta, łapać złodziejaszków, wszelkiego rodzaju złączyńców, wręczać mandaty za nieprzepisowe przechodzenie nie po pasach oraz za nielegalne rozklockowywanie. Będzie to dzień nudny jak zawsze, nie będzie się działo nic nowego, ale żebyście się jednak nie nudzili, postanowiłem, prawda, wspomóc miasto po raz kolejny i zamówiłem kolejnego policjanta do obrony. Cześć wszystkim, jestem Grzesiu, a to mój kład. Wraz z nim będziemy patrolować góry i żaden złodziejaszek się nie przemknie, nie po pasach. Hehehe, będą mandaciki, będzie wszystko. Pozwólcie, że stanę sobie w ostatnim szeregu odprawy i też będę słuchał, dobra? Dobra, dobra. No, także tak, kochanieńcy, przed nami kolejny dzień ciężkich zmagań. Co tu dużo, kochani, gadać? Do boju! Przepraszam bardzo, zaraz. Ale czy to nie jest tak, że mieliśmy dostać 1 000 000 złotych emerytury za to, że Legozaur City nie zostało zniszczone? Kto to powiedział? Ja. Kim jesteś, kolego? Nie znam cię. Jestem nowy. A, no tak, to by się zgadzało. Najgorsze jest to, że... poniekąd masz rację. Lord Business obiecał nam 1 000 000 złotych emerytury w zamian za to, że Legozaur City nie zostało zniszczone. No właśnie, technicznie rzecz biorąc nam to obiecał, a dalej nie widzę efektów. Ty, nowy, posterunkowy Grzesiu, sprowadź no tu Biznesa. Okej. Dzień dobry, co się stało? Hehe, witam policjanti. No, przepraszam bardzo, w ogóle ścisłości obiecał nam pan w pierwszym odcinku tego sezonu, w sensie tak jak miał Cugowski zniszczyć miasto, że dostaniemy 1 000 000 złotych emerytury, a tu tak minęły już 3 odcinki, dalej nic, nie tylko pracujemy, ale i nie mamy emerytur. I kochanieńcy, to nie tak, spokojnie, ja już mam plan. Jaki plan? No, do miasta sprowadziliśmy kopalnię złota. Dzień dobry, można się przesunąć? A co jest? Będziemy tu obok tego waszego wulkanu budować kopalnię złota. Pewnie biznes to wymyślił. Tak jest. No to co mamy do gadania? A może pan tą skałę wziąć? Tak. Buduj pan. Już, dzięki. Także teraz już miasto będzie bogate i będą 1 000 000 złotych emerytury, spokojnie, nic się nie bójcie. Te obiecanki, cacanki. No właśnie, a co jeśli on tylko obiecuje? No właśnie, co jeśli on tylko obiecuje, a tak naprawdę nie dostaniemy tych emerytur, co? Co teraz powiesz? No nie, spokojnie, obiecałem, to będą emerytury, także nie martwcie się nic, kochanieńcy, moje słowo to moje słowo, będą emerytury. Nieprawda, ziomki, on chce nas oszukać, w ramach protestu powinniśmy wypuścić złoli z więzienia. Tak jest, wypuśćmy złoli z więzienia. No nie wiem, czy to dobry pomysł, ale to protest, zrozumiej prezesie biznesie, że nie żartujemy. Złole, jesteście wolne. Dzięki. 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 No, teraz wiesz, że nie żartujemy? Nie, to mało. Powinniśmy jeszcze, by zrozumiał, że nie żartujemy, zbudować nową bazę dla złoli. Tak jest, zbudujmy nową bazę dla złoli, by zrozumieli, że nie żartujemy. Tutaj będzie dobrze. A nie za blisko prezydenta i króla i wszystkich? Głupcze, po pierwsze najciemniej pod latarnią, po drugie przecież już nie ma prezydenta i króla w tym mieście. A no tak, o ja głupi. Teraz widzisz, biznesie, że nie żartujemy. Ale koledzy i koleżanki, to nadal mało. Powinniśmy, by podkreślić, że naprawdę nie żartujemy, wpuścić więcej złoli do miasta. Czy to już na pewno jeszcze dobry pomysł? Tak, zaufaj. No dobra, wpuśćmy więcej złoli do miasta, żeby wiedzieli, że nie żartujemy. Chodź, mój uczniu. Zawojujemy tutaj. Dobra, mistrzu. Od razu lepiej. Ej, halo, halo, ale przepraszam. Co wy wyprawiacie? Jesteście policją. Tymczasem wypuściliście złoli, zrobiliście im nową bazę po tym, jak zburzyliśmy starą, a teraz jeszcze wpuściliście więcej nowych złoli. Przepraszam, czy to się nie kłóci z waszymi obowiązkami? Patrzcie, koledzy i koleżanki, oni jest przeciwko nam. Tylko czekać, aż wybuduje teraz wielkie więzienie i zamknie nas tam wszystkich za niedokonywanie obowiązków. By temu zapobiec, powinniśmy go jak najszybciej aresztować. Tak jest, musimy go aresztować, nim on aresztuje nas. Swoją prywatną armią. Zaraz, zaraz, to są jakieś jaja przecież. Sam rzezi z jajo! Aresztować go! Tyk, tyk, zapraszam do celi. A ludzie, to są jakieś jaja, ja tego wam tak nie zostawię, ja tak nie popuszczę. Tak nie będzie, to jest, coś jest nie tak. Zobaczycie jeszcze wszyscy, coś się dzieje złego, ja jestem niewinny. No i od razu lepiej, czyż nie? Ale kochani, co z tego, że biznes jest zamknięty, że oprotestowaliśmy, jak nadal pracujemy bez 1 000 000 złotych emerytur? Proponuję rzucić tą robotę! Tak jest, rzućmy tą robotę, nie będę robił bez 1 000 000 złotych. Tak jest! Ja swojej nie zdejmę, ale tak jest, rzucić tą robotę, tak jest. Chodź na kość, chodź zjemy sobie kości. Ja w sumie... Rzucić tą robotę! Tak jest, rzucamy robotę, W końcu pojadę z żoną na wakacje. Rzucić robotę, rzucić robotę. Tak jest. No, w końcu sobie zrobię paznokcie. Hola, hola. To jak wy rzucacie tą robotę i nie robicie, to my też rzucamy tą robotę. Idę se popływać w bajorku, nie będę już gasił tych pożarów. Dobra, zadzwońmy. Pik, 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 pik. No tak, granie na zbywanie. I cyk. No odbieraj. Halo. Hej, halo, halo, szefie. Witam szefa, Wszystko idzie zgodnie z planem. Tak jak szef chciał. W pierwszej kolejności wszedłem do miasta. W drugiej kolejności pozbyłem się nie tylko prezydenta, ale i króla. Poza tym, tak jak szef chciał, król zostawił w koronę mieście, czyli symbol swojej władzy. Po kolejne, dziś udało mi się pozbyć z miasta nie tylko policji. Poza tym udało mi się dzisiaj nie tylko wypuścić złoli, stworzyć im nową bazę, ale i pozbyć się z miasta obrońców tegoż, czyli policji, jak i straży pożarnej. Innymi słowy, szefie, miasta już nie tylko nie ma kto bronić, nie ma prezydenta, nie ma króla, nie ma policji i nie ma strażaków. Plan szefa był genialny, a teraz zgodnie z kolejną częścią planu w Legozaur City zaczynamy przedstawienie.